Start. Złajcie nowe koszule. Dobigujemy, tak dalej. Słuchajcie, nagrodą górną będą zapiekanki. Z podwójnym serem. A co, mają zjeść dwa? Idą BB, a co? Idą w WWF cały czas. Lodówki zamknięte dzisiaj. Panowie, przynajmniej powiedzcie, czy dobre. Dobre? Nie będę go jeszcze robił. Dawid, to weź się pośmiesz. Kamil! Możesz palcem też cisnąć do buzi, jak tam nie umiesz więcej. Przełknąć albo coś. Bo on ma czas. Zobaczcie na niej, a chłopaki są chętni do hamburgerów. Już mamy jakieś osoby, czy nie? Jedną osobę. Jeszcze dwie osoby chętne do konkursu z hamburgerami. Jeszcze będzie deser. Myślę, że później na fejsie, dobra? No, my też. Spoko. I pół litra. A jutro urlop na żądanie. Wiecie, co powiedzieć. Kręci mnie w brzuchu. Szefie, nie mogę przyjść. Słuchajcie, nie dopikujemy, klaszczemy, no co, no jest, jest dobrze, a będzie się lepiej na pewno. Słuchajcie, nie pyszne hot dogi zapewniła. Jakby to powiedzieć, budka na kółeczka. Nie wiem, nagrać, no. Nie wiem, ale wydaje mi się, że wygra. Dobre mięsko, dobre, dobre. No Dawid, tylko to weź to rozwal i jedz osobno. Nie, jedz tak. W Ameryce jedzą taki 30 i dam zabratę. Co ty, Dawid, robisz? Zaraz pójdzie na Facebook. Ale no. No, Dawid, szybciej. Może was bardziej zachęcę do wygrania pieniążki dla zwycięzcy. Ja już to trzymam w ręce. A za pekanki żydą. No, misiu. Muszę
iść na zakupy dzisiaj. No mi się udaje, znowu musisz iść na zakupy. Ale lodówkę będziesz miał zamkniętą dzisiaj. Ja bym nie szła, bo ja tylko za sobą kupę. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Zajęcie, nie korzystając z okazji, chciałbym gorąco zaprosić was wszystkich do klubu Ambrosia w Rybniku każdy piątki, każdy soboty od godziny 21. Ale będzie bania, co? Jesteś autem, głośno tego nie mów. Po co ja to mówię? A mówiliśmy nie jeć. Mówiliśmy. Piętą sobie też możesz pomóc. Piętą. Wcisnąć te chaba. Widzę, że kolega w środku chyba oczy wychodzą, co na wierzch? Nie takie rzeczy się jadło. Nie takie rzeczy się jadło. Dajcie mu drugiego. Dajcie mu. Z podwójnym serem. No, no skończ no. Chcesz coś powiedzieć? Daj się nowy mikrofon. No słuchajcie, widać, że faworyt jest chyba jeden jak na razie, ale kolega w środku daje radę, Kamilek. On tylko musi przełknąć, a później weźmie się do siebie. Madzia, 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 zawołaj mojego wujka na chwilę. Właśnie. Pawełku, czyli mamy jeszcze osoby chętne na hamburgery, tak? Słuchajcie, jeszcze jedna osoba, do konkursu również będą hamburgery jeszcze większe, jeszcze potężniejsze. Jakaś chętna osoba? Chyba Kamil. Dajesz! Wszystko. No chyba wszystko. Dwa hot dogi. Takie długie. Cześć, gwiazda. Przyszła się nic nie mówi. No? No miała przyjść mama, ale się nic nie odzywa. To taki ma pseudonim, tak? Lolo. Lolo, dajesz radę. Jutro zakwasy żufły. Kto wygra? No, no już skończyłem. Słuchajcie, jeszcze jedna osoba do konkursu z hamburgerami. Dwie mamy, jeszcze jedna osoba. Może być kobieta. No ważnie. No, a na hamburgery teraz. Okej, okay, Gani, zwycięzcą zostaje Dawid. Dawid Lolo, tak zwany. Wielkie brawa, wielkie brawa. Jak się czujesz, powiedz? Najedzony. Najedzony. Tu masz jeszcze piłkę do pobicia. Słuchajcie, resztę uczestnikom dziękujemy serdecznie. Tu masz nagrodę główną. Zobacz, pokaż wszystkim, że warto. Jest, stóweczka. Teraz możesz iść każdą budkę obsłużyć.
Możecie dojeść, no przecież tego nie zostawisz. Albo poproś, żeby ci zabinęli, Kamil. Słuchajcie, jeszcze jedna osoba do konkursu z hamburgerami.